Dobry wieczór Państwu. Nasz program Kanapa to już taki miniserial, ponad 50 odcinków. A dzisiaj staniemy twarzą w twarz z prawdziwymi specami od szklanego ekranu, kina, no i teatru. Jedni z najpopularniejszych aktorów polskich, Marta Żmuda-Trzewiatowska, witam Cię. Cześć. Paweł Małaszyński. Dzień dobry. Kłaniam się nisko, witam w Metropolii Nowojorskiej. My również witamy bardzo serdecznie. Miło jest być po raz kolejny w Nowym Jorku. Po raz pierwszy. Po raz pierwszy. Tak. Marta, tak. Słuchajcie, przyjechaliście do Stanów z Teatrem Kwadrat i chodzą słuchy, że na scenie jesteście parą do kwadratu. Czy to prawda? No, to już chyba nie pierwszy raz. To jest nasze drugie przedsięwzięcie. Teatralne. Wcześniej teatralne. Mieliśmy przyjemność brać udział w spektaklu, który niestety zszedł, kiedy Harry poznał sali. No i teraz rzeczywiście wracamy z nową sztuką, Ślub doskonały. Zresztą jak Paweł był w Stanach rok temu, dwa lata temu, przysłał mi nawet zdjęcie Rzeczywiście, z ulicy Bedford Street. Skąd pochodziła Sally. Sally Albright. Czyli jesteście, sprawdzacie jak to naprawdę wygląda. Dokładnie. Tak. A jak Ci się podoba Nowy Jork, bo jesteś pierwszy raz? Wczoraj wylądowaliśmy, jeszcze nie miałam przyjemności, dopiero nocą wczoraj przyjrzałam się miastu, ponieważ mieszkamy koło Times Square, więc było kolorowo. Wiem, że teatr jest bardzo ważny w waszym życiu, co podkreślacie bardzo często. My tutaj, Polonusi, znamy was przede wszystkim z seriali. Mhm. I chciałem się zapytać, czym właśnie jest ten teatr w porównaniu do seriali i do kina? Chciałem zapytać o tą ważność. Mnie wyrywasz do odpowiedzi. Tak, oczywiście jesteś młodą aktorką, no, młodego pokolenia. Tak, jeszcze. Ty jesteś weteranem aktorów młodego pokolenia. No, Paweł w Teatrze Kwadrat jest już 10 lat, ja dopiero 3, więc moje doświadczenie jest na pewno mniejsze. W serialach, w kinie, w telewizji zaczęłam grać, będąc na drugim roku studiów, czyli troszeczkę wcześniej, czyli to już 7 lat powiedzmy minęło. Dla mnie zasadnicza różnica jest taka, że no teatr to jest miejsce, gdzie codziennie, co wieczór w zasadzie pracuje się nad warsztatem, gdzie się człowiek naprawdę czuje, że rozwija. Codziennie spotyka się, co wieczór spotyka się z publicznością i tu będę się powtarzać, ale chodzi o to, że tu i teraz dostaje się jakby recenzję na gorąco. A no, praca w kinie to jest zupełnie inna energia, tam inaczej też rozkłada się siły zdecydowanie i tak naprawdę to, czy fajnie zagrałam, czy nie fajnie, dociera do mnie potem jak bumerang po kilku na przykład latach. To jest zabawne, że dzisiaj spotykam gdzieś na dworcach, na lotniskach ludzi i oni wspominają mój pierwszy film, o którym ja już dawno zapomniałam i w ogóle jakby nie uważam go też za jakiś najlepszy, a ludzie to pamiętają i dziękują mi za to i to jest fajne, to jest niesamowite, więc ta energia ona wraca jak bumerang, ale dopiero po jakimś czasie do człowieka. Jeżeli chodzi o teatr też, fajne jest to, że każdego wieczoru, kiedy otwiera się kurtyna, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Teatr i spektakl, kontakt z publicznością, jest to taka operacja na żywym organizmie. Więc ta adrenalina, ta niewiadoma, która nas czeka, jest bardzo, bardzo ciekawa. I ja zawsze każdego wieczoru zastanawiam się nad tym, jak to będzie, bo to każdy spektakl rzeczywiście wygląda zupełnie inaczej. No. Publiczność jest i nie ma dubli, prawda? I nie ma dubli. A co się dzieje, jeśli ktoś... Zawsze mówię, że jesteśmy nadzy na scenie tak naprawdę dla publiczności. Co się dzieje, jeśli ktoś zapomni słowa albo linii, czy macie już opracowane jakieś... Paweł improwizuje. Improwizuje. Nie, no ja rzeczywiście mam jakąś taką zdolność do improwizowania, chociaż mi się to rzadko zdarza zapomnieć tekstu. Ale mamy też w teatrze cały czas suflera, więc jest sufler ukryty gdzieś za kurtyną, czy za jakąś zastawką, który w razie jakiegoś problemu zaczyna nam podpowiadać. Ja tego nie lubię, bo mi się zawsze wydaje, że publiczność też to słyszy. Poszłam, powiedziałam. Także staram się nie używać suflera, zresztą w naszym teatrze zawsze mówię suflerom, mi nie podpowiadajcie, ja sobie poradzę. W życiu prywatnym jesteście dobrymi znajomymi, a wręcz może przyjaciółmi, bo wspominałaś, że to jest twój mentor troszeczkę. I mam takie pytanie, czy wierzysz w to, że jest taka przyjaźń między mężczyzną a kobietą, sama przyjaźń? No, o tym była sztuka, kiedy Harry poznał Sally. No właśnie. No to czyli jest niemożliwa. To znaczy tak, taki był wniosek z tej sztuki, ale ja twierdzę, że to jest kwestia postawienia granic i ja wierzę, ja mam wielu przyjaciół mężczyzn i ja uwierzę w taką przyjaźń, zdecydowanie. A ty wierzysz w to, czy nie? Znaczy tak, jak najbardziej. Tutaj na przykład w przypadku naszej przyjaźni to jest rzeczywiście, że ja Martę traktuję tak trochę jak siostrę. Więc zawsze na przykład moi koledzy się pytają, którym Marta się bardzo podoba jako kobieta, że jak to jest. Dobrze. I tak dalej. Także ja zawsze mówię, słuchajcie, no ja to
kurde, nie mam takiego obrazu, no bo ja ją znam tyle lat, rzeczywiście zaczęliśmy razem grać, kiedy ona jeszcze była w szkole teatralnej, gdzieś ta przyjaźń się rozwijała przez wiele, wiele lat, że ja naprawdę traktuję jak siostrę, no. Więc nie patrzę na nią w ten sposób, jak patrzą inni mężczyźni. Zresztą znamy się tyle lat, gramy już od tych 3 lat w teatrze, spotykamy się na planach filmowych, więc to jest, myślę, że to jest taka naprawdę, no, przyjaźń między kobietą a mężczyzną. Widziałem Martę w wielu filmach i serialach, masz bardzo zdolną siostrę. Dziękuję. Ale wracając do teatru, wydaje mi się, że nie można liczyć na duże gaże grając w teatrze, bo jest to limitowane ilością sprzedanych miejsc w teatrze, prawda? Ale to nie o to chodzi. Ale gaża, właśnie, dlatego, wiesz, ale wszyscy... gaża nie jest limitowana jakby sprzedażą biletów czy ilością miejsc na sali. No jakieś mamy, ja ci powiem, jak to wygląda, bo to nie jest żadna tajemnica. Każdy aktor zarabia w Polsce w ten sposób, że jest jakaś gaża oczywiście, czyli tak zwana miesięczna wypłata, a poza tym za każdy spektakl tak jest, też jest jakiś bonusik, jakaś wypłata. No i to w zależności teraz, jeżeli nie gram cały miesiąc, to wiadomo, że zawsze dostanę tą stałą swoją wypłatę, którą mam, a oprócz tego gram 5, 10 czy 15 spektakli w miesiącu, w zależności od tego, jak jest układany repertuar przez dyrektora, no to dodatkowo też zarabiam, podobnie jak zarabiamy dodatkowo na wyjazdach z teatrem, czy jeździmy po całej Polsce, czy jak przyjeżdżamy na przykład za granicę do Nowego Jorku. Więc to tak nie jest, ale pijesz do tego, że się zarabia mało w teatrze, tak? Znaczy tak mi się wydaje, że wszyscy jest to... Wszyscy tak mówią, po co ci ten teatr, przecież to jest tylko na waciki, ale... No bo wracając do naszej rozmowy. Ale tu nie chodzi w ogóle o pieniądze, no jesteśmy aktorami, nas do tego uczono, stać na scenie, być na scenie i to jest myślę, najważniejsze. Nie ma, naprawdę bardzo ciężko jest w tym kraju dostać angaż w teatrze. Ja oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że być może wielu ludzi w tej chwili woli być wolnymi strzelcami, bo teatr jednak w pewien sposób ogranicza, to znaczy ogranicza to, że kiedy jesteś już w zespole, jesteś na etacie, to masz mniej możliwości jakby robienia innych rzeczy, no bo jednak jest ten teatr, jest mniej czasu. Są próby w teatrze, są też spektakle wieczorne, poza tym, więc rzeczywiście trzeba to wszystko pogodzić z planami filmowymi, serialowymi. Każde takie granie w serialu czy filmie wymaga zgody dyrektora. Tak. I wymaga jego dobrej woli, tak? Była jakaś ostatnia afera, że tam, prawda, jedna aktorka wystąpiła gdzieś. A, mówisz o Szapołowskiej, tak, coś takiego było, tak, rzeczywiście, no. Ale tutaj rzeczywiście trzeba to wszystko umieć naprawdę pogodzić. W przypadku naszego teatru jest to o tyle trudno, że rzeczywiście tutaj mamy praktycznie same osoby, które grają w serialach, grają w filmach, są bardzo znane, popularne w naszym kraju. Więc jaką teraz trudność ma nasz dyrektor Andrzej Neyman, który też jest aktorem, żeby to wszystko poukładać i żeby każdemu też dać trochę wolnego czasu, żeby mógł zrobić tą rzecz, tamtą, czy to reklamę, czy to film, czy to serial. To rzeczywiście poukładać to wszystko, to naprawdę trzeba mieć niezłą głowę do tego. No ale Andrzej sobie z tego zdaje sprawę, że ten teatr ma takie osoby i musi się w pewien sposób podporządkować też, ale również my też musimy być zdyscyplinowani do tego, że jednak jesteśmy w tym teatrze i chcemy, żeby miał jak najlepszą widownię. Czyli wszystkie problemy tego typu, jak w rodzinie, w teatrze sobie... Oczywiście, że tak. Ja myślę, że ten teatr naprawdę jest taką prawdziwą rodziną. Naprawdę, bo oprócz tego, że jesteśmy kolegami z teatru, to oprócz tego jeszcze naprawdę spotykamy się też prywatnie, organizujemy różne spotkania i naprawdę od wielu, wielu lat to muszę powiedzieć, że to jest naprawdę prawdziwy zespół. Naprawdę prawdziwy zespół. I trzeba, myślę, to pielęgnować, bo takich zespołów, myślę, w kraju jest naprawdę bardzo niewiele. Muszę się zapytać trochę z perspektywy emigrantów. Część z nas przyjechała 10, 20, a niektórzy 30 lat temu. I dla nas w pamięci z dzieciństwa, z tych lat poprzednich, zostają wspaniałe role aktorów tej starszej generacji trochę, prawda? Czyli zawsze będziemy Gajosa pamiętali i też śledzimy go bardziej teraz, jeśli coś robi, ponieważ go pamiętamy z tamtych czasów. Janek Kobuszewski. Wspaniali aktorzy. I pytanie do was jest takie, czy wy myślicie, że to już jest jakaś era zamknięta, czy po prostu czas tak idzie, że z tej generacji waszej teraz też wyrosną takie postacie o podobnym profilu, prawda, takich prawdziwych aktorów? Czy to już tamto się nie wróci? Znaczy wiesz, no trzeba wziąć sobie pod uwagę to, że czasy rzeczywiście się zmieniają. No teraz myślę, że aktorstwo wygląda trochę zupełnie inaczej, być może. Znaczy wtedy na pewno było zupełnie inaczej. No wtedy tak naprawdę trzeba wziąć sobie pod uwagę, że był tak naprawdę teatr, potem był teatr, i potem był teatr i na końcu był teatr. Telewizji. Chociażby, poza tym wiesz, wtedy była jakaś idea. Znaczy ja uważam, że idea cały czas jest, tylko że to tak wszystko idzie do przodu i tam rzeczywiście w tamtych czasach nie istniało
coś takiego jak show business, który moim zdaniem w naszym kraju w pewien sposób zabija aktorstwo, bo sprowadza je do takiego płytkiego, komercyjnego celebrytowania. Ale chodzi mi o ideę, że kiedyś aktorzy poprzez rolę wypowiadali się na ważne kwestie, na które nie mogli się wypowiedzieć, wiesz, wprost, przez system, przez... Była rzeczywiście walka z systemem, znaczy mogliśmy, jakby czuliśmy, że to wewnętrznie, że robimy coś dobrego i ludzie nas słuchają, rozumiesz, publiczność nas słucha. Właśnie jak mówimy o aktorach typu Jan Kobuszewski, czy Janusz Gajos, czy Janek Englert, nie mówiąc Janda Sztur, świętej pamięci Holubek, wiesz, no to rzeczywiście, to jest pierwsza klasa sama w sobie, no. I rzeczywiście, i oni w tych czasach też egzystują, jak najbardziej, i są popularni wśród młodzieży, co jest fenomenalne. Bo cały czas uważamy, że Janusz Gajos w tej chwili, czy Krysia Janda, czy może Janek Frycz, Jurek Sztur są do aktorami pierwszej klasy, o których się pamięta i młodzież też ich zna. Ta młodzież, która się na przykład urodziła w latach 90., prawda? I myślę, że podobnie będzie na przykład za wiele, wiele lat z takimi aktorami jak Marcin Dorociński, czy Robert Więckiewicz, czy być może też to czeka młode pokolenie jak Mateusz Kościukiewicz, czy Jakub Gierszał. Oczywiście no, trzymamy kciuki, żeby tak było, czas pokaże. Myślę, że każdy z nas w pewien sposób gdzieś tam to ziarenko, które w tej chwili kiełkuje, zapuścił wiele lat temu. I to teraz kwestia jakby zmiany czasów, no i tego, jak się zmienia aktorstwo, jak się zmienia telewizja, jak się zmienia świat. I my za tym musimy podążać, ale rzeczywiście uważam, że w tamtych czasach mieliśmy coś o wiele więcej do powiedzenia, ale oczywiście uważam też, że tacy reżyserzy jak Szumowska, czy w tej chwili Smarzowski, który chyba jest najlepszym w tej chwili reżyserem i chyba każdy aktor w Polsce chciałby u niego zagrać, mają naprawdę coś do powiedzenia, tylko w zupełnie inny sposób, ale pozostawiają nas zawsze po wyjściu z kina z setką pytań i z takim moralnym dylematem, wiesz, co teraz? Czy, aby zrobić dobry film w Polsce, ważniejszy jest dobry scenariusz, czy naprawdę nakłady pieniędzy? Dobry scenariusz. Scenariusz to jest podstawa. Można naprawdę wydaje się teraz, przy niskim te pieniądze budżecie, są niesamowite. Ale można przy niskim budżecie naprawdę zrobić. Jeżeli scenariusz jest o czymś, to... A czy moglibyście polecieć jakiś taki film naprawdę do obejrzenia dla polonusów? No, w zależności, jak że tak nazywasz ich polonusami, to nawet nie wiem, w jakich oni jakby kategoriach filmowych się poruszają. Jeżeli... Jakaś fajna polska produkcja proszę bardzo, z ostatnich kilku lat, która naprawdę jest... Nie tyle, że kasowo nastawiona, Mogę powiedzieć krótko zmienić ten temat. No każdy film Smarzowskiego. No tak, ostatnio Drogówka miała premierę. No, czy Wesele, czy na przykład Szumowski w Imię, które teraz będzie wchodziło do kin. Więc naprawdę można zobaczyć Salę Samobójców, Komasy. Są trochę kontrowersyjne rzeczy, ale mi się wydaje, że warte uwagi i ocenienia i jakby wypowiedzenia się. Baby Blues, Galerianki. No jest naprawdę parę... Zapisujcie, proszę Państwa. Jest naprawdę parę fajnych tytułów. Tylko no Borcucha filmy, wydaje mi się, że też Wszystko, co kocham, to pewnie już widzieliście Państwo jakiś czas temu. Tak jak mówię, w zależności, to my teraz podajemy Państwu filmy, które nie są absolutnie jakieś komercyjne, tylko rzeczywiście, które mówią dużo o nas, które mówią dużo o Polsce. A jeżeli chcemy się zabawić to miło... Wszystkie filmy z Pawłem. Dobre, kupiłem. To na przykład, naprawdę, ale polecam... Nie, ale naprawdę polecam, jeżeli chcemy spędzić miło czas, naprawdę 2 godziny fajnej zabawy, to na przykład, naprawdę, Listy do M. Bardzo, bardzo polecam. Miłe 2 godziny on też tam przed grał. Telewizorem. Tam grałem niedużą rolę, jestem specjalistą na dużym ekranie od epizodów. Marta, ma do ciebie pytanie. Zagrałaś taką rolę, ciemny charakter, Marta Miller, jeśli się nie mylę? Mówisz o serialu. Czy Monika Miller? Monika Miller. Czy to miało jakiś wpływ na twój wizerunek w Polsce? Miało jakiś wpływ? Nie, wiesz co? Zaczęłaś reklamować farby chyba do włosów. Nie. Nie, z samymi pozytywnymi opiniami się spotkałam. To znaczy, ja miałam pewne obawy, że może po tym czarnym charakterze, wiesz, coś się dziać nieprzyjemnego, zwłaszcza, że podróżowałam, jakby mieszkałam w Warszawie, a serial kręciłam w Krakowie, więc jakby cały czas się przemieszczałam i myślałam, że tak na dworcach nie będę miała spokoju, czy tam na lotniskach, ale nie, okazało się bardzo dużo ciepłych, przychylnych opinii. Ludzie się cieszyli, że wreszcie mogli mnie zobaczyć w trochę innym wydaniu, a jedna stewardesa kiedyś mnie chwyciła za rękę i powiedziała, moja córka panią uwielbia. Ja mówię, o Boże, ile ma lat? 14. Ja mówię, mam nadzieję, że nie bierze ze mnie przykładu. Ona mówi, nie, właśnie uważa, że w życiu trzeba tak postępować z mężczyznami. Więc wiesz, no, tak. A czy, odwieczne pytanie, czy myślicie, że seriale szufladkują aktorów i dają jakąś kotwicę do nogi, żeby potem ciężej jest przejść dalej do jakichś ról?
Ojej, no wiesz, trudne pytanie. Ciężko nam powiedzieć, wiesz, ale rzeczywiście jest tak, że dosyć mocno osadzona rola w serialu, taka dosyć wyrazista, rzeczywiście potrafi dać taką kotwicę. To znaczy, zrobiło się trochę tak, taki podział się zrobił w środowisku filmowym, że jak ktoś gra w serialu, to reżyserzy ci, powiedzmy, robiący trochę ambitniejsze gdzieś tam kino, nie do końca chcą po kogoś takiego sięgać. Bo już macie przyczepioną jakąś wizerunek. Ja tego nie do końca, ja szczerze powiedziawszy, nie do końca to rozumiem, ale no tak jest, trochę jest. Wiadomo, że młody aktor korzysta z szansy. Tak? W moim przypadku było tak, że ja po prostu będąc na studiach dostałam propozycję zagrania w serialu i pamiętam, że poszłam do mojego profesora, z którego zdaniem się bardzo liczyłam, Jerzego Radziwiłowicza i zapytałam: Panie Jerzy, co zrobić? Byłam na drugim roku studiów. Powiedział: wziąć. Powiedział: brać. Zapytał, a gra tam Paweł Małaszyński? Grał. to idź. Nie, powiedział, że trzeba po prostu wykorzystywać szansę, więc mi się cały czas przypomina to, co kiedyś powiedział Andrzej Grabowski, ponieważ ja byłam z jego córką na roku i jak on grał kiepskich, to oczywiście była taka nagonka na niego, że gra tego Fertka kiepskiego i tak dalej, a on zawsze odpowiadał jednym zdaniem: a zaproponowali ci? Nie. No to jak ci zaproponują, to odmów. Rzeczywiście te wyraziste postacie i sukces, który odnosi serial na małym ekranie, rzeczywiście może czasami spowodować taką łatkę. Znaczy ja na przykład w moim przypadku, ja się odżegnuję od tego już od wielu, wielu lat, ale cały czas, chociaż minęło już chyba 7, cały czas mnie pamiętam jako Piotra Korzeckiego z Magdem, czyli gdzieś tam rzeczywiście bardzo mocno ona się wbiła, ta postać, w świadomość widzów, tak samo jak Grant z Oficera. Rzeczywiście cały czas się spotykam, że ludzie pamiętają te dwie moje postaci z małego ekranu. Chociaż oprócz tego zrobiłem mnóstwo innych zupełnie rzeczy. I z jednej strony ja się cieszę, że mogłem zagrać na przykład dwa oddzielne charaktery. Cynicznego mordercę Legii Cudzoziemskiej w Oficerze i nagle romantycznego kochanka w Magdzie. Dla mnie to było wyzwanie aktorskie, gdzie mówiłem: zmieniam swoje amplua. Ale nie sądziłem, że ta zmiana amplua na przykład doprowadzi mnie do tego, że dostanę taką łatkę. Najprzystojniejszy aktor młodego pokolenia, że szefanek i tak dalej. Bo nigdy to nie było jakby moim jakby celem. No, to się stało samoczynnie. Ja z perspektywy aktora były to dla mnie wyzwania i cały czas stawiam sobie cele i stawiam sobie wyzwania i wierzę to cały czas, że jakaś tam rola cały czas jest przede mną. W tej chwili na przykład zagrałem w filmie Sęp Eugeniusza Korina, rzeczywiście niedużą rolę. Ale fajnie być częścią takiego projektu, gdzie się spotyka z takimi aktorami jak Seweryn, Michał Żebrowski czy Daniel Bryski. Tak samo w tym momencie dostałem też niedużą rolę w filmie Pasikowskiego, Jack Strong z Marcinem Dorocińskim o Ryszardzie Kuklińskim. Więc takie małe rzeczy mnie cieszą. Ale zdarza mi się też zagrać w jakimś dużym kinowym filmie główną rolę, jak w Skrzydlatych Świniach, prawda? Więc ja jakby nie odrzucam tego wszystkiego, ale bardzo mocno się zastanawiam nad tym, co robię i co chciałbym robić. Naprawdę, bo to myślę jest bardzo, bardzo ważne. Pawle, grałeś wiele ról i te role były najróżniejsze. Umiesz się adaptować bardzo ładnie do tych ról, a chciałem się zapytać, z którą rolą mógłbyś się najbliżej utożsamić? Oskar ze Skrzydlatych Świń, dlatego że rzeczywiście tu po raz pierwszy po wielu, wielu latach trafił mi się scenariusz, gdzie czułem prawdziwego, żywego człowieka. A z drugiej strony wiedziałem, że ten facet ma podobne problemy jak ja. To była rzeczywiście jedyna postać, którą mógłbym przybliżyć do mnie, to znaczy kwestia wyboru. Tego, jakich wyborów dokonujesz w życiu, jest myślę najważniejsze. To znaczy, obojętnie czy wykonasz krok do przodu, czy krok do tyłu, i tak zawsze poniesiesz pewne konsekwencje. I tak jest z wyborami. Najtrudniejsze, myślę, jeżeli chodzi o aktora, może i też o każdy inny zawód, jest to dokonywanie wyborów. W moim przypadku, w czym zagram, w czym nie zagram. Zastanawianie się, co mi to daje i zastanawianie się nad tym, co będzie. To są myślę bardzo, bardzo trudne rzeczy. Oczywiście nie zastanawiam się nad tym, czy dany scenariusz odniesie sukces, czy też będzie klapą, więc go nie biorę, czy tu zarobię tyle, czy to zarobię mniej. Absolutnie mnie to nie interesuje, tylko zastanawiam się zawsze, czy wziąć, czy nie. I jakie to konsekwencje za sobą poniesie, a zawsze poniesie jakieś konsekwencje, bo nie każdy do końca będzie zadowolony. Więc w życiu aktora myślę, że to jest właśnie najtrudniejsze. I taki problem miał Oskar, bohater Skrzydła tej chwili, gdzie musiał dokonywać naprawdę trudnych wyborów, do których absolutnie nie był przygotowany, że przyjdzie mu w jego tak młodym życiu dokonywać tak trudnych życiowych wyborów, które zaprocentują lub też nie na przyszłość. Więc Oskar ze Skrzydła tej chwili. Ja mam kilka lat więcej niż wy macie i pamiętam za czasów komuny, jeszcze jakby młodym człowiekiem, to karmiono nas radzieckimi filmami. Zazwyczaj to były wojenne filmy. Nie powiem, niektóre zostały mi w pamięci. Leciały żurawie, nie? Tak, teraz wszystko się odwróciło i jesteśmy w Polsce, z tego co wiem, karmieni przede wszystkim kinem amerykańskim do potęgi. Mhm. Gdzieś tam ten
dobry film europejski jakoś jakby znikł troszeczkę. Oj, nie mów tak. Możesz zobaczyć chociaż po ostatnich Oscarach. No. Mm. Myślę, że kino europejskie stoi jak najbardziej na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Tak wydaje. Ale oczywiście no, monopol rozbija kino amerykańskie, się nie dziwmy. Ja kocham kino amerykańskie. Dobra akcja. Miałem okazję sobie tutaj wczoraj po przylocie od razu odpalić sobie pay TV w nowojorskim hotelu. Stać cię. Tak, odpaliłem sobie, żeby zobaczyć sobie film, którego jeszcze w Polsce nie ma. Byłem ciekawy, bo lubię popcorn i kole. Byłem ciekawy, jak sobie radzi Arnold Schwarzenegger, więc sobie włączyłem The Last Stand, jego ostatni film, po wielkim powrocie, jak już przestał być gubernatorem. I jak sobie radzi? No sobie radzi sobie bardzo dobrze, jest to typowa rozrywka w stylu Arnolda Schwarzeneggera i dobrze, no. Fajnie, miło go takie zobaczyć znowu. Potrzebne. Znowu go zobaczyć na ekranie. Jestem fanem Iron Manów, Spider-Manów, tych wszystkich filmów, X-Menów i tak dalej. Ja tą rozrywkę lubię, kupuję. I lubię, wiesz, no kino też jest rozrywką, umówmy się, rzeczywiście Amerykanie rozbijają monopol, no mają fenomenalne filmy, trzeba przyznać. A jeżeli chcemy poszukać czegoś głębszego, czegoś fajnego, sięgamy po kino europejskie albo kino polskie, co nie mówię, że Amerykanie takich rzeczy nie robią. I pytanie kolejne związane z aktorami amerykańskimi. Jak się ma warsztat aktorów amerykańskich do polskiego? No myślę, że bardzo blisko, dlatego że oni korzystają ze Stanisławskiego. W tych wszystkich szkołach. Czy myślisz, że polscy aktorzy daliby sobie spokojnie radę w filmie? Myślę, że tak, tylko to jest kwestia jednej, akcentów. No, chciałam to powiedzieć. Miałam przyjemność... Marta miała może tu dużo powiedzieć, bo grała w amerykańskim filmie. Tak, więc. 2 lata temu miałam przyjemność zagrać w takim filmie Love, Wedding, Marriage, który w Polsce się chyba nazywa Gry małżeńskie, czy jakoś tak. Nawet nie wiem dokładnie. James Seymour, James Brolin, Mandy Moore, Kellan Lutz, który jest tutaj takim chyba bożyszczem nastolatek, bo w tej Sadze Zmierzch grał. Taki młody taki, chyba aktor młodego pokolenia, nie? Tak, taki Małaszyński. I szczerze powiedziawszy, dla mnie to była komedia, rzecz jakby lekka, łatwa i przyjemna. I dla mnie to było po prostu bardzo ciekawe doświadczenie. Ja jeździłam bardzo często na plan, nawet nie mając dnia zdjęciowego, żeby przyjrzeć się, jak oni sobie próbują, jak grają. Co? Ten młody, ten ładny. Nie, ten ładny nie był wcale taki ładny. Więc często jeździłam na plan, żeby zobaczyć, jak oni grają, podpatrzeć sobie. I główną przeszkodą, znaczy taką barierą jest zdecydowanie język. I zobaczyłam, że w ogóle język angielski jest tak gdzieś tam sam w sobie mało ekspresyjny, że oni są dużo bardziej ekspresyjni, wiesz, w gestach i na zewnątrz. A nasz język jest na tyle ekspresyjny, że my jesteśmy minimalni. My prawie nic przed kamerą nie robimy. I to jest też główna gdzieś tam, nie tylko język, ale też tak zwany body language, tak? Czyli mowa ciała. To jest też zupełnie inne. I... Stanisławski. No. A to tak, w końcu końców. Macie już swoich agentów w Ameryce, jesteście w Ameryce. Może Paweł nie ma problemu z językiem angielskim, ponieważ jest rockmanem i śpiewa po angielsku prawie wszystkie swoje utwory. Tak, to prawda. Ale nie mam agenta żadnego w Stanach, nigdy jakby się tym nie interesowałem. Myślę, że na naszym polu polskiej kinematografii jest dużo do zrobienia, więc jakby zostaję tam, ale absolutnie nie odcinam jakby drog. Gdyby pojawiła się taka propozycja i takie doświadczenie, jakie miała Marta, oczywiście, żebym z niego skorzystał. Pewnie, że tak, nawet bym się nie zastanawiał. Poza tym wiesz, no miałam wycieczkę do Nowego Orlanu i Los Angeles, więc... Super przygoda przy okazji. No świetne, po prostu pamiętam, to były 26 moje urodziny, ja je świętowałam w Los Angeles, więc no super. Super, super. Ale wracając do muzyki, założyłeś zespół już dawno, dawno temu, potem kolejny zespół. Od 2004 roku gracie w tym składzie, jeśli się tak, nie mylę. Tak. Jesteś liderem zespołu, śpiewasz po angielsku przede wszystkim. Czym jest rock'n'roll w życiu Pawła Małaszyńskiego? Oj, to bardzo ważna część mojego życia. Ja tak naprawdę zajmuję się muzyką od 20 lat i na początku myślałem, że będę gwiazdą rocka. No, taki miałem plan, dosyć mocny, ambitny i naprawdę podchodziłem do tego dosyć poważnie. W tamtym okresie czasu nie miałem absolutnie ludzi wokół siebie, którzy myśleliby podobnie, w podobny sposób, więc dlatego wybrałem jakby tą drugą swoją pasję, czyli aktorstwo, i tak już zostało. I ścierają się te dwie pasje często? Słuchaj, myślę, że nie. Jestem zupełnie inny na scenie rockowej niż na scenie teatralnej. To są zupełnie dwa oddzielne bieguny i zupełnie inne krwiobiegi. Ja tak naprawdę chyba, szczerze mówiąc, na scenie rockowej jestem naprawdę sobą, bo tam tak naprawdę niczego nie gram, tylko czyli czekam, jak ktoś chce zobaczyć prawdziwego Pawła Małaszyńskiego, no musi się tak, wybrać na koncert. No jednak na scenie teatralnej czy na ekranie kreuję pewne postaci, prawda? Więc to nie jestem, daję oczywiście im jakąś tam cząstkę siebie samego, ale na scenie rockowej już wtedy nie. No i często ludzie dostają takiego
dosyć mocnego szoku, widząc nas na scenie. No i rzeczywiście istniejemy już prawie 10 lat. Słuchajcie, zanim zakończymy, mam jedno pytanie, które poprosił nas jeden z pracowników, żebym zapytał. Do ciebie, Pawle. Czy jest szansa, że romans z doktorą Szymańską skończy się ślubem? No i tym miłym akcentem. Poczekamy, zobaczymy. Dziękuję wam bardzo, żeście przyszli do naszego studia. Życzę wam wspaniałego pobytu w Nowym Jorku. Wspaniałego występu teatralnego. No i żebyście częściej do nas przyjeżdżali z tą prawdziwą sztuką, czym jest teatr. Żebyśmy nie tylko was znali z seriali. Oczywiście, że tak. Także podziękowania, że jesteście. Głównie. Dziękujemy. Dziękuję. Państwu dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już za tydzień.